dwa lasery. Na innych filmikach pokazywałem Wam już porównanie. Większość twierdzi, że ten laser chiński nie posiada czegoś takiego jak skosy. A spoko. Jeśli chodzi o Boscha, pierwsza pozycja, klik i to są jego skosy. Spójrzmy. Pochylamy, nie pipczy, wszystko jest ok. Wiązka jest. Pochylamy w tą stronę, też nie pipczy, wiązka jest. Przeciągniemy do końca. Tutaj już nam sygnalizuje, że nie potrafi wypoziomować. Co by nie było. W pierwszej pozycji skosy są, wszystko jest ok. A teraz zobaczmy drugi laser. Uruchamiam. Wiązka jest. O, cyk. Możemy zmienić wiązkę, jaką chcemy. Ustawiamy. Pipcze. A teraz spójrzcie, pierwszy guzik. Przytrzymuje kilka sekund. Zapipczało. I zobaczmy. Wiem, wiem. Na stronach producenta też tego nie ma. Może nie ma fizycznej blokady samego wahadła. Zobaczcie, wahadło się rusza. Ale pochył jest. Nie pipczy. Można skosy sobie robić. Ustawiać jak się chce. Nie pipczy, nie przerywa, a to jest funkcja tego właśnie pierwszego guzika. Zapipczało. Już skosów nie ma. Po raz kolejny pierwszy guzik przytrzymuje kilka sekund. Zapipczało, skosy są. Pozdrawiam.